Czejo! Dzień dobry wszystkim! Tutaj FGP Friends i zapraszam wszystkich na mecz mundialowy Argentyna-Arabia Saudyjska. Postanowiłem, że jednak zrobię również mecze, które nie będą miały ze sobą polskiego zespołu, ze względu na to, że będziemy mogli wtedy łatwiej sobie określić, ile kto ma punktów w naszej grupie. Żeby nie było, że wymyślimy sobie wynik meczu Argentyna-Arabia, to zagramy ten mecz, który będzie dla Państwa komentował FGP Friends. Aby można było wtedy określić, ile Argentyna będzie miała punktów po pierwszym meczu w grupie. A więc zobaczymy. Albo Argentyna wygra, albo zremisuje, albo przegra dzisiaj z Arabią. Ja gram Argentyną mimo wszystko, bo wiadomo, że są o wiele lepszą drużyną na papierze. I tutaj mamy skład Arabii Saudyjskiej. Udało mi się znaleźć wszystkich zawodników z Transfermarktu. Udało mi się ich wrzucić do jednej drużyny. Więc tą drużynę, którą tutaj widzicie, to są zawodnicy, którzy są w składzie Arabii Saudyjskiej, w reprezentacji Arabii Saudyjskiej, bo są wzięci prosto z drużyny, która była na Transfermarkcie. Więc to jest oryginalna drużyna Arabii Saudyjskiej, tylko po prostu wzięta do klubu, bo jak wiadomo, reprezentacji Arabii nie mamy. No to co, proszę Państwa, ruszamy z drugim meczem naszej grupy. Polska przeszła 2-0 Meksyk. Zobaczymy, ile punktów wyniesie z tego meczu Argentyna. Na ten moment oczywiście Polska w grupie prowadzi, ale zobaczymy, co zrobi Argentyna z Arabią Saudyjską. Na razie spokojne wymiany piłek, chociaż teraz Argentyna próbuje tutaj zrobić szybszy atak i proszę. Ta wymiana piłek jest bardzo szybka i dokładna. I teraz... Oj, a tu niedokładne zagranie. Ale dobra próba szybkiego przejścia do ataku Argentyny. I zobaczmy, Palacios. Nie będę tego... Niestety nie jestem najlepszy w wymawianiu takich nazwisk jak Palacios, więc przepraszam, jeśli mówię coś źle. Oj, tu Montiel traci piłkę. No, Montiel traci piłkę. Ale Palacios pięknie odzyskał. Paredes. Lo Celso. Di Maria. Ależ dobrze posłał Tagliafico. Tagliafico wchodzi w pole karne. Oj, Di Maria kompletnie źle zacentrował, ale chociaż... O Jezu, to było do Lo Celso, a nie do Di Marii. FIFA znowu zaczyna. Ze swoimi niedokładnymi podaniami, ale dobra. Argentyna, jak widzimy, na razie sobie spokojnie radzi z pod presją Arabii. Chociaż tutaj niedokładne zagranie Messiego. Ale Palacios dzisiaj dobrze w odbiorze piłki gra. Na te pierwsze minuty to Palacios naprawdę... O Jezu, ale błąd Romero. I pierwszy strzał Arabii przez ten błąd Romero. No, Argentyna niestety niedokładnie czasem potrafi wyprowadzić piłkę. Pod tą presją Arabów. Ale teraz piękny przerzut do Messiego. Messi! Piękne zagranie Lautaro Martinez! Ale jeszcze Palacios. Teraz Argentyna, szybkie wymiany piłki, piękna akcja Argentyny, ale tu jeszcze może coś się stanie, Messi, nie, już się nic nie stanie, ale dobrze Argentyna teraz ruszyła w tej akcji, nawet dwóch akcjach, szybkie wymiany piłek, albo dokładna wymiana piłek, no i mamy rezultat, że Arabia Saudyjska ma ogromny problem, no ale wiadomo, że Argentyna jest tym lepszym zespołem. Spalony.
Piłka Arabii. 15 minuta. Paredes. Zobaczmy, co teraz wymyśli Argentyna. Dobrze. Dobra akcja Argentyny. Messi. Gol. No i Argentyna prowadzi 1-0 na mundialu. Argentyna prowadzi 1-0 na mundialu 2022. Więc na ten moment w aktualnej tabeli Argentyna ma 3 punkty razem z Polską. Meksyk i Arabia mają po 0 punktów w grupie. Ale znowu trzeba pochwalić dynamikę i składność akcji Argentyny. Nie dość, że ta akcja była piękna, bardzo szybka, taka mini tiki-taka Argentyny, to jeszcze była dokładnie wyprowadzona mimo tej wielkiej dynamiki, gdzie naprawdę trzeba mimo wszystko mieć umiejętności, by tak dynamicznie i składnie akcję przeprowadzić. No naprawdę gratulacje, szapoba można powiedzieć za tamtą akcję Argentyny, no i zasłużona bramka Messiego. Ależ pięknie to wygląda, znowu Argentyna, ależ piękne podania i uwaga, Messi, gol! Ależ Argentyna to robi, 2-0 z Arabią. Lautaro Martinez po pięknej mini wrzutce Messiego. Ależ Argentyna się nakręciła tym pierwszym golem i zobaczcie w ogóle, gol z takich mini nożyc, gol z takich nawet nożyc, można już powiedzieć, nawet nie mini. No były to w jakimś stopniu nożyce, więc brawo. Nie dość, że ładna bramka, to jeszcze ważna bramka mimo wszystko, bo to już jest 2-0. 2-0 dla Argentyny, która teraz może grać ze spokojem. No oczywiście mimo wszystko nadal musi być skoncentrowana. Bo kto wie, może Arabia będzie jakimś zaskoczeniem mundialu i nagle zremisuje 2-2. Więc mimo wszystko można się trochę uspokoić, ale właśnie nie aż tak uspokoić, aby tracić piłkę. No właśnie, Arabia Saudyjska potrafi dojść do strzału, jak widać. Więc no właśnie, mimo wszystko nie można lekceważyć przeciwnika. Ale posiadanie Argentyny ma niesamowite, ale tam było blisko, aby Ara znowu takie ryzykowne podanie, ale uwaga! Teraz może coś o nie, ale dobra, może teraz napędzi się jakaś akcja. Montiel. Oj. Ło! Uwaga, jeszcze coś będzie? Nie, już nic nie będzie z tej akcji. Ale przyjmuje piłkę Argentyna. Oj, nic nie wyszło jednak z tej akcji Argentyny. Nie przejął piłki. Nie przejął. Ale teraz Argentyna przejmuje chyba. Nie przejęła. Oj, no. Arabia ma swój moment, gdzie teraz naprawdę dobrze gra. Argentyna musi uważać, żeby nie dać się rozpędzić Arabii. Di Maria wchodzi do środka. O, ale błąd. Znowu złe podanie Argentyny. Jakaś gorsza organizacja teraz Argentyny. Ale teraz przejmuje Palacios. Dobrze, do Messiego. Messi, a dobrze. Ależ podanie do Martineza. Lautaro za daleko sobie wypuścił. Już chciał podawać tam Di Marii na pewno, ale no cóż, za daleko wypuścił. Już nie było jak podać. Wtedy Di Maria miałby jednak faktycznie pustą bramkę. Oj, ja tu w obronie Argentyny nikogo nie ma. Oleż fatalne wejście. Żółta kartka. Argentyna troszkę się gubi. O Jezu! Ale ta Arabia się nakręciła w tym momencie. Argentyna zbyt spokojna przy tym 2-0. Nie może być tak spokojna.
Bo to faktycznie ciągle jest tragicznie pod ich bramką. Może teraz coś, tak? Grafiko. Dobrze! Dobre, szybkie podania Argentyny teraz. I uwaga! Messi nie doszedł, ale teraz Palacios. O Boże, wywalił się od siebie. Dobrze, Montiel popracował, Palacios teraz przy piłce. O Boże, ale znowu głupie podanie Argentyny, ale tym razem Tagliafico dobrze w obronie. Ale teraz ładnie znowu Argentyna tymi szybkimi wymianami podań. Brawo, mimo wszystko Argentyna potrafi w tę akcję. Co to był za strzał? Co to był za strzał? Co to była za piętka, gdyby to weszło? To mielibyśmy gola mundialu. Jo, cię kręcę. Jaki strzał po tych mimo wszystko pięknych podaniach. Palacios, ależ wolej! Łoho, się dzieje. Argentyna teraz się nakręca. Arabia ma problemy z upilnowaniem Argentyny. Lautaro Martinez, Montiel, ależ ładna, szybka wymiana podań reprezentacji Argentyny. Łoleż zamarkował ten strzał i uderzył. Łoleż, teraz jest fragment Argentyny. Jak mieliśmy fragment Arabii, tak teraz mamy fragment Argentyny, gdzie Argentyna po prostu rozwala i tłamsi swojego rywala, do tego bardzo piękne, szybkie, składne akcje wyprowadzając. Di Maria centra na pole karne. Niestety nic nie wyszło, ale jeszcze teraz uwaga, Palacios. Romero, przejął Romero! Palacios! Messi! Messi, centra! No Di Maria, nie wyszło! Ale Arabia ma teraz problemy w końcówce. Musi wytrzymać jeszcze te sekundy, ale Paredes! Ależ piękna wymiana podań, ale strzał do zapomnienia. Ale jaka nakręcona Argentyna była w końcówce. Ale Arabia miała problem w końcówce. Wow. No wow, szapoba, panie Argentyno. Jakie składne, szybkie, piękne akcje Argentyny oglądaliśmy w końcówce. Arabia miała taki wielki problem. Ja tam normalnie już trzecią bramkę w pewnym momencie widziałem. A teraz mówię tak, posiadanie piłki 68-32, strzały 9, Argentyna 7 celnych, Arabia 4 strzały, 2 celne. No, nie mogliśmy spodziewać się innego obrazu gry. Ale że aż takie piękne podania i szybkie będzie miała Argentyna, to też tego się nie spodziewałem, że aż tak ładnie będzie grała Argentyna. No ja się już boję tego meczu Argentyny z Polską, jak Argentyna gra taki mecz. Z takimi pięknymi, szybkimi, celnymi podaniami, to naprawdę będzie problem z upilnowaniem Argentyny przez Polaków. Można się bać, można się bać. Dobrze, teraz Argentyna w obronie pracuje. A taki strzał Arabii Saudyjskiej do statystyk. No i nic tego rocznego nie wynika. Nas Argentyna troszkę uspokoiła grę. Chociaż nie. Znowu te piękne podania Argentyny, ale tym razem Messi nie dobiegł. Ale Argentyna znowu próbuje szybkimi podaniami. Ale to im dzisiaj najlepiej wychodzi. To im dzisiaj najlepiej wychodzi, nie ma co.
Pięknie to wygląda, znowu operacja piłki przez Argentynę. Ale ten strzał niestety. O! O! Znaczy, przepraszam, to było podanie, ale teraz proszę, Lautaro Martinez przejął piłkę. Centra do Palaciosa. No właśnie, nie doszło, ale uwaga. Teraz złe podanie. Ale Argentyna przejmuje. I znowu te szybkie podania piłki. Messi, gdyby ogarnął, że będzie ta piłka nad obroną, to mogło być ciekawie, bo znowu Argentyna z tymi szybkimi podaniami robi problemy Arabii. I uwaga, Tagliafico rozpędził się, rozpędził się, centra, Messi, nie ma, nie ma, nie tym razem Lionel, nie tym razem popisowy strzał, ale no, mimo wszystko warto znowu pochwalić tą akcję. Znowu warto pochwalić tą akcję Argentyny, bo naprawdę, co Argentyna robi w tym meczu czasem, to jest niesamowite. Oho! Ale dobry powrót Pezzeli. Oj, znowu złe podanie Argentyny. Ale znowu przejęcie piłki. Ależ znowu piękne podania. Ależ podania znowu! I nie dojdzie Messi, bo za niski był do tej piłki. Ale Arabia ma problem z tymi szybkimi piłkami Argentyny! Ma wielki problem! Arabia Saudyjska z tymi szybkimi podaniami Argentyny. No niesamowicie gra Argentyna. No czasem niestety głupie straty Argentyny, czasem też mimo wszystko miewają gorsze momenty, ale jednak ogólnikowo, patrząc co robi Argentyna w polu, te szybkie, składne operowanie piłkami, podaniami, to po prostu ciągle warto chwalić. Ciągle warto chwalić. Teraz odciągnął jednego z obrońców! Ale mógł paść gol z rożnego. I uwaga! Oj, złe podanie, jednak no właśnie. Nie wszystkie podania Argentynie dzisiaj mimo wszystko wychodzą, ale jak zaczną w taki trans szybkich podań, jak wejdą w trans szybkich podań, to potem ciężko zatrzymać Argentynę. I właśnie o tym mówię! Właśnie o tym mówię, ale jednak no ta główka udała się tutaj główką wygrać z Argentyną, ale te szybkie podania dzisiaj Argentynie wychodzą najlepiej. O Boże, ale te czasem faktycznie podania są po prostu... Ja nie wiem, co już powiedzieć. Raz chwalimy, raz nie chwalimy. No gubią dużo, ale jak przyjdzie co do czego, to potrafią i dużo zrobić te gracze Argentyny. Aż się no gubię w komentowaniu tych podań. Bo raz ci zrobią taką piękną serię podań, żeby potem, no właśnie, tak głupio zgubić i znowu. No, ale te podanie znowu złe. A teraz już drugą stronę Di Maria, nie dał się. Di Maria! Blisko było. A my będziemy mieli dwie zmiany w drużynie Argentyny. Wejdzie Depal oraz Dybala. Paulo Dybala. I uwaga, piłka do Dybali. Dybala! Pierwszy kontakt z piłką i mógł tutaj trzecią bramkę dla Argentyny trafić. Wow!
Ależ wejście smoka to mogło być Dybali, ale ładnie uderzył Dybala, ale dzisiaj bramkarz też dobry i znowu krótkie podanie do Dybali. Dybala nie ma! Ale uwaga, Argentyna znowu przy piłce. Znowu te podania Argentyny. Nie ma Dybala znowu, ale będzie karny. Będzie rzut karny dla Argentyny jednak. Dybala kopnął go w rękę. O nie, nie Messi. Boimy się, że Messi nie trafi karnego. Dlatego Dybala będzie uderzał. Paulo Dybala. Ależ precyzja Paulo Dybali. I co za wejście do meczu Paulo Dybali. Przed kilka minut i zrobił trzy niesamowite rzeczy. Najpierw ten pierwszy strzał Dybali z rożnego, gdzie mogło być wejście smoka. Potem drugi strzał Dybali wywalczył rzut karny. I teraz trzeci strzał Dybali w kilka minut i mamy jego bramkę. Paulo Dybala, wejście smoka. Niesamowity Dybala. No i Argentyna prowadzi 3-0, zarazem prowadzi w grupie. Zarazem Argentyna prowadzi w grupie. O jeden gol nad Polską. Ależ podania Argentyny, no to chodzi jak po szwajcarskim zegarku. Jak to robi Argentyna, że dochodzi tak jak po szwajcarskim zegarku. Tagliafico nie będzie, ale no. De Paul, jeszcze Dybala! Jak on uderzył z nożyc, jak tam nie było 4-0. Jaka nakręcona Argentyna, oj Polska może się bać. Polska może się bać siły Argentyny, która naprawdę wygląda niesamowicie. I znowu Argentyna przejmuje. Arabia już bez sił. Arabia już bez sił na cokolwiek. Argentyna się tutaj bawi. Ależ podania znowu jak po szwajcarskim zegarku. Di Maria w słupek. Messi, Paredes nie ma. Ja pierdzielę. Ja po prostu pierdzielę. Co tu się wyprawia w tym meczu ze strony Argentyny. Przecież to jest już gwałt, że nikt ich jeszcze nie pozwał. Oczywiście, Arabia też miała swoje momenty. Nie możemy wykluczyć tego momentu w pierwszej połowie i początku drugiej połowy. Ale przez większość czasu Argentyna wygląda tak jak... No nie tak jak ten strzał Dybali, ale wynik mówi wszystko za siebie. A ten wynik mógł być jeszcze dwa razy większy dzisiaj. To mogło być dzisiaj nawet 6-0 albo 6-1. Mimo wszystko myślę, że Arabia na ten jeden gol również zasługuje. Bo jednak Arabia potrafiła też dojść do ładnych strzałów. Ale to czasami, jak Argentyna popełniła jakiś wielki błąd. A tu znowu w obronie ładnie. Jak Argentyna nie popełnia błędu, to Arabia ma po prostu zero z piłek. I proszę, no znowu te szybkie podania. Messi! 4. No to już jest po prostu... dobicie leżącego rywala. Dybala teraz pójdzie. Jeszcze zmiana w obronie. W ataku nie, dobra, nie. Już w ataku nie róbmy zmian. Tutaj w obronie niech wejdzie Otamendi po prostu. Tu już nie ma co w ofensywie robić. To już jest 4-0. To już jest po prostu knockout. Knockout na leżącym rywalu.
Argentyna i tak do przodu. Oni i tak jeszcze próbują te szybkie ataki. Jak oni jeszcze nie są tym zmęczeni. No i znowu te piękne, szybkie podania Argentyny. Jak im to dzisiaj po prostu wychodzi. Adybala nie doskoczył do piłki, ale i tak był spalony. Ja po prostu nie mogę. Po prostu tym meczem nie da się nie żyć. Tym meczem nie da się nie żyć. Tą Argentyną nie da się nie żyć. Argentyna dziś gra tak, że po prostu trzeba być żywym. 5-5. Albo spalony. Nie ma 5. Arabia Saudyjska już na kolanach. Oni już nie chcą grać w piłkę. Oni już po prostu nie chcą grać w piłkę z Argentyną, która po prostu, no co robi ta Argentyna? No co ona robi? No co oni robią, Argentyna? Wystarczy już tego, wystarczy. Zlitujcie się nad tą Arabią. To jest ich... To już tak jest niesamowite, że Arabia jest na mundialu, więc zlitujcie się, no sędzia się lituje i nie da przeprowadzić ostatniej akcji Argentynie. Zlitował się sędzia i po prostu już zakończył to spotkanie równo z końcem czwartej minuty. Koniec. 4-0 po efektownej grze Argentyny. 23 strzały Argentyny. 14 celnych. Ale Arabia 11 strzałów, 6 celnych, więc Arabia też ładnie mimo wszystko, a w posiadaniu Argentyna 63%, Arabia 37%. Dziękuję za to niemożliwe spotkanie Argentyny. To jak im dzisiaj to wychodziło, było niesamowite. Ale brawo też i dla Arabii Saudyjskiej. Miała swoje momenty i myślę, że na jednego gola i tak zasłużyła. Ale dzisiaj Argentyna zdecydowane zwycięstwo. Dziękuję, trzymajcie się. Do zobaczenia na meczu Polska-Arabia.